Audycja Skala Zagrożenia, tygodnik Gazeta Finansowa, Robert Heda. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest profesor Michał Lubina. Pozwolę sobie przedstawić pana profesora. Jest wykładowcą Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W niedawnej przeszłości jako profesor wizytujący wykładał także w szkołach wyższych i uniwersytetach Japonii, Tajlandii i Tajwanu. Oczywiście z hobby pan profesor jest podróżnikiem, jest autorem wielu publikacji, tych bardzo poważnych, czyli naukowych i publicystycznych. Dla nas najważniejsze jest to, że pan profesor jest bodaj najlepszym ekspertem w Polsce w dziedzinie stosunków czy relacji chińsko-rosyjskich. A dziś właśnie będziemy rozmawiali na ten temat. Ja pozwoliłem sobie przewrotnie zatytułować audycję Kiedy chińska flaga zawiśnie na Kremlu. Dzień dobry, panie profesorze. No właśnie, jakie są cele globalnej strategii Chińskiej Republiki Ludowej i jakie miejsce w nich zajmuje Rosja? Oraz z pytaniem, panie profesorze, Arebur od razu może, dlaczego pana zdaniem Putin taki zwrot ku Azji dokonał, czy zadeklarował i czy to ze względów kulturowych jest możliwe w ogóle dla Rosjan? Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję serdecznie też za bardzo miłe słowa na początku tej audycji. Dobrze, że zaczniemy od Chin, dlatego że z chińskiej perspektywy, jeśli Chiny są na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o podejście chińskie, to ja bym powiedział, że ono jest bardziej takim podejściem emocjonalnym czy ideologicznym, światopoglądowym, niż jest to jakaś wielka rozpisana strategia, dlatego że Chińczycy mają głębokie przekonanie, że obecny świat jest niesprawiedliwy, że obecny świat jest pewną kontynuacją kolonializmu i że to jest świat, który pozbawił ich centralnego miejsca. W oczach chińskich do XIX wieku Chiny były najważniejszym państwem świata, wokół nich kręciły się pozostałe i już nieważne, czy tak było, czy nie, bo to można by tu głębiej wejść. Czasami tak rzeczywiście było, czasami tak nie było, to jest już szczegóły tutaj nie są istotne. Tu chodzi o pewne emocjonalne podejście, w którym Chiny są państwem środka. Tu też moglibyśmy tą nazwę interpretować, bo ona jest w dużej mierze, ona jest starożytna, ale jest modernistycznie zreinterpretowana. Natomiast ona dobrze oddaje myślenie, państwo środka, dżungło wokół nich bliżej bądź dalej w zależności od określonego kręgu, dlatego że Chiny to również strefy, to kręgi rozchodzące się z tego chińskiego rdzenia, orbitują pozostałe państwa. I nagle przychodzi Zachód w XIX wieku, Chiny podporządkowuje, oczywiście częściowo, nie całkowicie, ale jednak Chiny upadają, mają 100 lat państwowego upokorzenia i potem wracają na swoje, jak same twierdzą, należne miejsce. I ten początek zaczyna Mao Zedong, no tak sobie mu to idzie, ale jednak zaczyna, potem znacznie lepiej Deng Xiaoping, potem kolejni, no i dzisiaj mamy Xi Jinpinga, który już bardzo wyraźnie do tego powraca. Także generalnie takim długofalowym celem chińskim jest przerobienie obecnego świata. Oni mówią o tym reforma współczesnego porządku międzynarodowego, bo przecież nie można powiedzieć otwarcie, że chcemy być liderem, natomiast zreformować, ponieważ on jest niesprawiedliwy, no i nie dopowiadają tego, nie stawiają kropki nad i, bo to też jest bardzo w chińskim duchu, żeby zawsze zostawić sobie pewną furtkę. Natomiast to oznacza, że Chiny chcą zastąpić Stany jako przywódcę współczesnego świata, natomiast nie chcą tego robić zbrojnie, bo to jest zbyt niebezpieczne. Wolałyby to tak robić sposobem, dyplomacją, trochę gospodarką. I tu płynnie przechodzimy do roli Rosji. I tak jak powiedział jeden chiński badacz, Rosja jest dla Chin połową nieba, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo jeżeli spojrzymy na to, na kalkulacje chińskie wobec Rosji, no to w tym momencie nie tylko ponad 4000 kilometrów granicy, ale również taka psychologiczna też ważna bariera z tą granicą związana, dlatego że w chińskim psyche wryło się to, że ci różni nomadzi w dawnych czasach to zawsze z północy najeżdżali, więc teraz mają spokój od tej północy i to jest bardzo istotne. I ten spokój od północy, który osiągnęli już w latach 90., jest o tyle ważne, że dzięki temu mogą się skoncentrować również na innych kierunkach, czy gospodarczo, czy wojskowo. No cała modernizacja chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, jak się pięknie nazywa ich armia, jest tak naprawdę skierowana na
wojnę powietrzno-morską, na odbicie Tajwanu, czy zdobycie Tajwanu, na wyspy na Morzu Południowochińskim. No a i z tej perspektywy, czy Rosja, czy Azja Środkowa, to takie trochę miękkie podbrzusze. W efekcie dobrze, żeby było ono zabezpieczone i jest zabezpieczone, więc to jest takie absolutne minimum. I po drugie, drugi taki bardzo ważny element to coś, co Amerykanie nazywają rewizjonizmem, a mianowicie to, że Chiny i Rosja chcą zmienić obecny porządek światowy, są rewizjonistami tego obecnego porządku. I oczywiście różnią się stylem. No Rosja jest mniej subtelna, mówiąc wprost, natomiast długofalowo Chiny są większym zagrożeniem dla obecnego porządku międzynarodowego, chociaż dla nas, dla Polski są oczywiście dużo mniejszym zagrożeniem niż Rosja, tak? Także tutaj mamy rozbieżność z naszym tutaj hegemonem, wielkim partnerem. Natomiast jeżeli chodzi o, no i w tym momencie Rosja jest tym głównym pomocnikiem, tym głównym wasalem, tym głównym giermkiem, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali. No i dodatkowo trzeci element, bo to już dwa filary omówiłem, trzeci element to generalnie gospodarka, handel. No Rosja pełni funkcję pewnego zaplecza surowcowego dla Chin. To jest miejsce, skąd Chiny otrzymują ropę, otrzymują gaz. Do niedawna otrzymywały jeszcze bardzo dużo broni. To się oczywiście zmienia teraz, aczkolwiek dalej części zamienne jadą do Chin. No i też węgiel, to też jest istotne, a również w dalszej części takie produkty spożywcze, czy tam pszenicę na przykład. Także zasadniczo to jest to w pewnym sensie odwrócenie kolonializmu. To znaczy to Chiny są teraz ten wysoko zaawansowany przemysłowo kraj, a z kolei Rosja jest jak te dawniej rolnicze kolonie, które tutaj dostarczają ten. No i tu bym od razu przyszedł do drugiego członu, czyli czemu się to opłaca Rosji? Bo na logikę, jakby na to spojrzeć, to się mniej opłaca Rosji. No bo widać, że jest tym słabszym partnerem. Ta asymetria jest ewidentna. Tutaj mamy wielkiego smoka i małego misia. No i dlaczego Rosja to robi? Otóż dlatego, że mniej więcej w latach 10. i mniej więcej, jeżeli już możemy uszczegółowiać, to są protesty na Placu Błotnym w Moskwie, to jest przełom 11 i 12 roku. Mamy moment, w którym Rosja zaczyna bardziej traktować Zachód jako zagrożenie niż jako szansę. Bo oczywiście te traktowanie Zachodu jako zagrożenie i szansę już było wcześniej. No, możemy wręcz powiedzieć, że od XIX wieku mamy tutaj takie podejście w Rosji do Zachodu. No przecież zapadnictwo i słowianofilstwo to się z tego brało, tak? Więc to długa tradycja. Natomiast tak już dzisiaj współcześnie, no to mamy od tego momentu mamy taki pewien przełom, który później został jeszcze wzmocniony pierwszą częścią wojny na Ukrainie, później różnymi sankcjami, innymi działaniami, no a kropkę nad i postawiła druga inwazja na Ukrainę, a właściwie to reakcja Zachodu na nią, bo ona była zaskakująco mocna z punktu widzenia Rosji. Tak? Bo dla nas była za słaba, a dla Rosji z kolei była za mocna, jak na przykład Trianina sobie poczytamy, który się tutaj pastwi nad tym, że całe pojednanie z Niemcami tutaj poszło z dymem, że nawet Szwajcaria przeciwko nam wystąpiła, no to zasadniczo widać, że jednak była ta derusyfikacja na Zachodzie, była szokiem dla Rosjan. Nie spodziewali się aż takiej krytyki. No więc, no ale zasadniczo to są części pewnego dłuższego procesu, który polega na tym, że Rosja założyła, że Zachód obecny, a szczególnie jego anglosaski rdzeń, dlatego że no z Niemcami wiadomo, z Francją to się, z Austrią, o to można się jeszcze jakoś dogadać. Natomiast z anglosaskim rdzeniem nie. No i ten anglosaski rdzeń jakby stworzył system, stworzył porządek międzynarodowy obecny, w którym Rosja nie ma, znaczy nie ma miejsca dla Rosji w nim wśród mocarstw, wśród głównych zarządzających. Tam Rosja może być drugoligowa. No i Rosja uważa, że to jest nie do przyjęcia i co gorsza, to jest oczywiście połączone, bo percepcja porządku międzynarodowego jest połączona ze strachem o przetrwanie reżimu, dlatego że jednocześnie reżim putinowski się boi o to, że zostanie, czy bał i boi wciąż, to wciąż trwa, że zostanie podminowany przez idee zachodnie, że ten Zachód jest zagrożeniem nie tylko dla mocarstwowej Rosji, ale również dla samego przetrwania reżimu. Zresztą dla reżimu interes własny, interes mocarstwowej Rosji to jest to samo, to tutaj nie ma jakby różnicy, to klasyka dyktatorów, państwo to ja i tyle, nie? Jak mnie zabraknie, no to państwo upadnie, no to jest klasyczne myślenie. Natomiast, no i to jest jakby percepcja wyjściowa, także z tej perspektywy myślenie rosyjskie jest zachodniocentryczne, do czego się oni oczywiście nigdy nie przyznają, ale proszę zwrócić uwagę, jak oni często na ten Zachód najeżdżają
i tak dalej. Te inne kraje nie mają, nie wzbudzają aż tylu emocji i uwagi. I teraz nagle wchodzą nam, że tak powiem, na czerwony dywan Chiny, które mówią, że zasadniczo Rosja jest wielka, Rosja jest mocarstwem, dają jeszcze zarobić. Owszem, te relacje gospodarcze są korzystne dla Chin, ale one nie są niekorzystne dla Rosji. To jest bardzo istotny element. One dają zarobić czy to Rosji, czy Rosjanom poszczególnym, tak? No bo ludzie się liczą, konkretni ludzie. Tam u władzy, w spółkach i tak dalej. No nie, broń Boże, nie wszyscy ludzie, no bez przesady, tak, ale ci konkretni się liczą. Więc w tym momencie Chiny dają zarobić i co więcej, Rosja wie, że dla Chin przeciwnikiem są Stany. To Stany mogą wykoleić Chiny, a nie jest przeciwnikiem Rosja. A to uspokaja Rosjan, dlatego że Rosjanie mieli, dalej mają teraz trochę mniej, ale różne fobie na punkcie tego, co tam Chińczycy mogliby im zrobić, jak mogliby im oddać za XIX wiek i tak dalej. I to oczywiście jest pamiętane w Chinach, ale wszyscy wiedzą i w Moskwie, i w Kremlu, i w Zhongnanhai, czyli w nowym zakazanym mieście w Pekinie, że najważniejszym przeciwnikiem Chin są Stany Zjednoczone. I dopóki te Stany Zjednoczone będą tam, gdzie są, to Chiny nie podniosą ręki na Rosję, no ponieważ po co? To by było samobójstwo z ich perspektywy. No po co by sobie, no, jeśli by podniosły rękę na Rosję, to po pierwsze mogłyby nie wygrać, ale nawet jakby wygrały, to by miały wrogie sobie państwo i teraz ten spokój od północy, nawet jakby tam trochę granice przesunęli, tak, to nadal już by nie był spokój od północy, to by było zagrożenie od północy, więc to nie ma sensu w tym momencie z perspektywy Chin robić czegokolwiek złego przeciwko Rosji w takim sensie, no już poważnym, ponieważ wykorzystałyby to tylko Stany, więc to wiedzą i w Pekinie, i w Moskwie. Panie profesorze, ja tylko uściślę. Dmitrij Trenin, na którego pan się powoływał, to były szef moskiewskiego centrum Carnegie, no wybitny politolog rosyjski, który chyba bodaj najlepiej z naszego punktu widzenia wyjaśnia i problemy wewnętrzne i polityki zagranicznej Rosji. Panie profesorze, od półtora roku trwa wojna. Czy można mówić, że Chiny i Rosja próbują siebie nawzajem wykorzystać jako takie lodołamacze w swojej strategii? I czy można mówić o szorstkiej przyjaźni Pekinu i Moskwy, czy też bardziej o idealnych warunkach do tego, żeby chociażby gospodarka chińska zdominowała rynek rosyjski? Ja nie mówię tylko o gospodarce, bo to się rozciąga i na dyplomację, i na politykę, i na kontakty społeczne. Jeszcze bym z tym Trieninem dodał, że on przez lata pełnił bardzo ważną rolę, to jest funkcja niezależnego analityka. Tak. On tą funkcję spełniał bardzo dobrze, tak? To było jego zadanie postawione mu najprawdopodobniej przez inny i on to zadanie znakomicie spełniał. Bardzo dobre angielski, bardzo dobre analizy, a jednocześnie w tych analizach tak podprogowo takie różne myśli tam przemycał. Teraz już maski opadły i już jest wyraźnie proputinowski, tak? Ale przez długie lata pułkownik wywiadu, jakim był wcześniej Trienin. Absolwent szkoły tłumaczy wojskowych. Także no sprawdził się towarzysz, tak? Sprawdził się na tym odcinku generalnie. Wracając do istoty sprawy, czyli do pytania. Otóż jeżeli patrzymy, znaczy tak, oficjalnie oczywiście relacje rosyjsko-chińskie są wspaniałe i mamy tutaj dużo barokowych różnych przymiotników, one się zmieniają tam. One przez moment nawet były bez granic, ale już przestały Chiny mówić, że one są bez granic. Są tam w nowe tam ery wkraczają, no tak już od 30 lat wkraczają tam w różne kolejne etapy bezprecedensowej. No i oczywiście jest to propaganda, natomiast pamiętajmy o tym, że propaganda, dobra propaganda to 90% prawdy. I tak samo jest w tym przypadku. Relacje rosyjsko-chińskie są dobre, a momentami bardzo dobre. Kropka. Natomiast, że są przedstawiane jako doskonałe, no to już jest kunsz dyplomatyczny czy propagandowy fachowców na tych stanowiskach. No i to jest podstawowy poziom, żebyśmy nie mieli jakby złudzeń co do tego. To są dobre relacje, bo z tych trzech powodów: bezpieczne tyły, wspólny wróg, czyli Amerykanie, i współpraca gospodarcza.
Co nie zmienia faktu, że oczywiście są tam podprogowo różnego rodzaju lęki i resentymenty i inne tego typu rzeczy, to jest jasne. Natomiast one nie dochodzą na razie do głosu, ponieważ wciąż mamy wspólnego wroga, teraz już bardzo wyraźnie, i mamy pewne interesy, żeby się wzajemnie wspierać. I dopóki ta płaszczyzna się utrzymuje, no dopóty to będzie utrzymywane w miarę pod kontrolą. No i teraz tak, te lęki rosyjskie, może tak, jak pan pyta, kto kogo wykorzystuje, no wiadomo, że bardziej wykorzystują Chiny Rosję, bo są silniejsze. Natomiast jakby całym kunsztem chińskim i ich wielką umiejętnością do tej pory było to, że Chiny znały granice. Chiny potrafiły się powstrzymać. Chiny nie zrobiły z Rosją tego, co zrobiły na przykład ze Sri Lanką czy z Turkmenistanem, które zostały spektakularnie upokorzone na arenie międzynarodowej, nawet jak na Chiny, które raczej nie upokarzają partnerów. A jednak tutaj to zrobiły z oboma tymi państwami. No to z Rosją tak nie jest. Oczywiście nie tylko dlatego, że jest mocarstwem, ma broń atomową, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i tak dalej. Natomiast to jest bardzo istotny element psychologiczny. I moim zdaniem tu leży klucz do relacji rosyjsko-chińskich. On nie leży w, nie wiem, w geografii, w jakichś interesach, on leży w mentalności. I to przede wszystkim chińskiej mentalności. Tego, czy Chińczycy dalej będą w stanie się powstrzymywać. Dlatego, że ich przewaga względem Rosji rośnie. Oni są coraz silniejsi vis-a-vis Rosji. Ich wzajemny potencjał no jest coraz bardziej na korzyść Chin. A to będzie zwiększało ich, że tak powiem, chęć wykorzystania tej rosnącej słabości Rosji. I teraz jeżeli to zrobią, no to w tym momencie może być różnie, bo Rosjanie to jest oczywiście naród dość specyficzny i może reagować również specyficznie, znaczy mówimy tu oczywiście o elitach, tak, że wcale niekoniecznie racjonalnie. Nie mówię o tym, że wszystkie państwa się racjonalnie zachowują, bo to byłby absurd, tak? Jakby zazwyczaj państwa się zachowują nieracjonalnie, a właściwie i przywódcy, tak? Ten element nieracjonalny powinniśmy zawsze brać pod uwagę. Natomiast ten element emocjonalny, taki statusowy, prestiżu i tak dalej, jest niezwykle istotny dla Rosjan. Myślę, że w stopniu ponadprzeciętnym. No i jeżeli Chińczycy spróbują pójść za daleko, przesadzić, no to może być różnie. To może nie doprowadziłoby to do odwrócenia sojuszy, bo chwilowo to nie ma za bardzo jak odwracać z zachodem sojuszy, no ale mogłoby doprowadzić do znacznie większej izolacji Rosji. Więc Rosja ma trochę jeszcze takich polis ubezpieczeniowych typu Indie czy Iran, ale one są takie drugoligowe trochę, to niepewne jest. Natomiast gospodarczo to właśnie, to tak, to z jednej strony i politycznie najpierw, to Rosja nie bardzo był wybór, to była po prostu konsekwencja tego, co zrobili na Ukrainie, że rozwaliły im się relacje z Zachodem, no to no muszą mieć Chiny, no i muszą mieć Chiny na chińskich warunkach. No i oni to rozumieją, no i to przyjmują, bo uważają, że to jest tymczasowe. To jest bardzo istotny element myślenia rosyjskiego, że owszem, no trochę ci Chińczycy teraz nas tu trochę wykorzystują, może nawet trochę za bardzo, no ale no nie da się, no musimy te ciężarówki importować z Chin, musimy tutaj części zamienne importować z Chin, musimy tutaj te półprzewodniki importować z Chin, no bo chwilowo nie ma innych, ale jak się tylko wojna skończy, da się dogadać, no to przecież część sankcji zniosą, nie da się dłużej bez Rosji funkcjonować na dłuższą metę. Tak się tutaj pocieszają, no i być może mają rację. Nie wiemy, jak się skończy wojna, nie wiemy, czy Zachód pierwszy nie pęknie. Także zasadniczo to nie jest takie całkiem nieracjonalne. Więc w tym momencie z tej perspektywy to po prostu Rosja się wmanewrowała w taką sytuację, w której to Chińczycy dyktują warunki, no i pytanie, czy nie przesadzą, tak? No na razie jeszcze nie przesadzili. No właśnie, panie profesorze, mówił pan o lękach. Są roszczenia znane wobec Tajwanu, ale Rosja zabrała Chinom w drugiej połowie XIX wieku 1 000 000 km² wybrzeża Pacyfiku. No więc właśnie, Władywostok w chińskim obrocie administracyjnym powrócił do dawnej nazwy. Ja jej nie śmiem wymówić, ponieważ... A z drugiej strony Pekin też jakby zawłaszczył Szanghajską Organizację Współpracy, zdominował i uzależnia to, co pan potwierdza, republiki posowieckiej Azji Środkowej. Jest obecny bardzo silnie w Turkmenistanie, w Kazachstanie, w Tadżykistanie zaczął budować obiekty i szkolić Straż Graniczną. No więc właśnie, czy taka konfrontacja, czy ten lęk w elitach rosyjskich po pierwsze istnieje i oprócz tłumaczenia, że to tymczasowe, to czy w dłuższej perspektywie czasu
nie skłoni Rosji może nie tyle do odwrócenia sojuszy, co do jakiejś wypracowania nowej platformy stosunków z Chinami. Może zacznę od nazw, bo chińska tradycja nakazuje zaczynać od nazw. Bardzo wiele nazw chińskich jest kompletnie innych niż nazwy własne. No chyba najbardziej znanym jest Jiujinshan, czyli San Francisco. To jest Złota Góra, tak? Przy drugi i trzeci człon. Także to kompletnie nie ma nic wspólnego. Także tutaj Haishanwai na Władywostok też jest po prostu, to jest w ogóle ogórek morski, czyli strzykwa, tak? Czy zatoka ogórka morskiego, bo tam wydobywali te urocze zwierzątka, czy Ale także, istoty. dawna nazwa, dopóki Rosjanie ogórka. A to jest o tyle istotne, że rzeczywiście jakby do tej pory w kartografii chińskiej i tak dalej pisano je na Wladiwostokę, tak? No a teraz powrócono do tego Haishanwai. I no i jest to jakby, właśnie to jest dla mnie, to jest przykład tego, czego Chińczycy do tej pory nie robili, czyli tego, że zaczynają przesadzać. Tak, zaczynają przesadzać, tak? I to jest to, co to jest ta samobójcza droga dla nich w relacjach z Rosją, ponieważ Rosjanie natychmiast wpadają w panikę i psychozę. Natomiast no, myślę, że to jednak jest w pewnym stopniu ograniczone, tak? To, że zmienili te mapy, to nie znaczy, że jutro zaatakują Władywostok, tylko że jakby pokazują, że to jest wciąż istotne i że mogą. I że mogą to sobie nazwać, bo to jest mniej więcej tak, jakby Niemcy teraz zaczęli nazywać Wrocław Breslau na swoich mapach i tak dalej. Nie? Więc to jest, czy Danzig, nie? W przypadku Gdańska. To nie znaczy, że zaraz zaatakują, tylko znaczy, że wciąż buzuje w nich to przekonanie, że to jest niesprawiedliwe. Natomiast myślę, że na tym się skończy i myślę, że się skończy w najbliższym czasie. Dlatego, że jeżeli już na tym poziomie rozmawiamy, to dużo poważniejsze od tej zmiany czy przywrócenia nazwy Haishanwai było umieszczenie półtorej wyspy rosyjskiej na mapach chińskich na Amurze i Ajguni, tam, bo generalnie było tak, że Rosja i Chiny się porozumiały w kwestii wysp, no, ale ostatecznie porozumiały się taką, w tej finalnej fazie, bo to długie jest, nie mamy na to czasu dokładnie, ale w finalnej fazie porozumiały się tak, że trzy wyspy podzieli jeden pół i pół. Jedna przeszła do Chiny, połowa i połowa drugiej do Rosji. No i czy pozostały w Rosji, a powinny wszystkie trzy trafić do Chin zgodnie z prawem międzynarodowym. I teraz te połówki już są oznaczone jako chińskie. Także to tu jest bardziej chyba poważne niż te zmiany nazwy, no ale to dalej jest pewnego rodzaju pokaz nacjonalizmu chińskiego, sinocentryzmu, który na razie jest wewnętrzny, no i oczywiście, ale on nie jest jeszcze przygotowaniem do rekonkwisty. Dlatego, że Chińczycy, taki podstawowy powód, Chińczycy nie zrobią niczego głupiego z Syberią teraz, dlatego, że są Stany, tak? To wracamy do pierwszego wątku kilka minut temu z naszej rozmowy. Natomiast emocjonalnie rzecz biorąc, to a po drugie dlatego, że jest Tajwan i tu wchodzimy do sfery emocji, dlatego, że Tajwan w chińskim myśleniu jest stratą znacznie boleśniejszą od Syberii, chociaż jest no, malutki w porównaniu do Syberii. Natomiast pamiętajmy, że Syberia nigdy nie była częścią Chin. Syberia była częścią Imperium Qing, które to Imperium Qing było Imperium Mandżurskim. Oczywiście się później zchińszczyło. Natomiast te obszary były północną Mandżurią w ich nomenklaturze i one generalnie nigdy nie należały administracyjnie do Chin jako takich. I oczywiście no, jakby chętnie by je odzyskali Chińczycy, ale to nie jest aż tak emocjonalne, bo to, jeżeli tak szalejemy trochę, to jest mniej więcej tak, jakby polskich nacjonalistów zapytać, co by woleli odzyskać, Mińsk czy Lwów? No wiadomo, że woleliby odzyskać Lwów, także bo to inne emocje są zupełne. Także to jest o tyle istotne, że ewentualna rekonkwista Syberii, ona nie wzbudza aż takiej potrzeby w narodzie chińskim, dlatego że po pierwsze jest Tajwan i długo, długo nic. Myślę, że na drugim miejscu jest Mongolia i że dopiero później możemy mówić o Syberii, ale do tego to trzeba sobie poradzić ze Stanami. Więc dopóki sobie nie poradzą Chińczycy ze Stanami, nie podniosą ręki na Syberię, ponieważ to jest ten. A jeszcze jeden wątek, ta Syberia jest strasznie biedna, ona oczywiście ma te surowce i tak dalej, ale jest strasznie biedna, niedorozwinięta. To tak na dobrą sprawę dużo bardziej się opłaca Chińczykom robić to, co robią do tej pory, czyli ją po prostu wyzyskiwać bez konieczności podporządkowywania. No neokolonializm w tym momencie działa lepiej. Natomiast co do Azji Środkowej, no to w Azji Środkowej generalnie było tak, że rzeczywiście była ta rywalizacja
rosyjsko-chińska i ona podskórnie dalej jest. Natomiast no, w okolicach połowy zeszłej dekady, lat 10., no, porozumieli się tak dzieląc wpływy na takiej zasadzie, że Chiny przejmą tą sferę gospodarczą, a Rosja pozostanie dominująca w sferze wojskowej i politycznej. No, oczywiście to trudno się tak dokładnie dzieli, tak? No, bo to już nachodzą na siebie te sfery. Natomiast zasadniczo do takiego porozumienia doszło nieformalnego i ono jest w pewnym sensie przestrzegane. Jeżeli zobaczymy na przykład na interwencję w Kazachstanie tuż przed wybuchem drugiej części wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to interweniowała Rosja, tak? No oczywiście jako OE w ramach tego organizacji o traktacie zbiorowym, tak? Natomiast zasadniczo Chiny trzymały się z dala, no bo to jest sfera wojskowa rosyjska. Chiny nie będą tam wchodzić. Natomiast stopniowo Azja Środkowa będzie coraz bardziej prochińska i będzie się oczywiście dryfowała w stronę Pekinu, już to robi, natomiast to nie jest proces, który nastąpi z dnia na dzień. To jest kwestia dwóch dekad, trzech. No i Rosja oczywiście jej się to nie podoba. Natomiast znowu, no, tak jak w tym angielskim powiedzeniu beggars are not choosers, tak? Czyli żebracy nie wybierają. No, Rosja się wmanewrowała w taką sytuację, że ona już naprawdę nie ma sił, żeby z jednej strony, no w Karabachu nie miała sił, żeby obronić Armenię, tak? Więc tym bardziej nie ma w Azji Środkowej sił do tego, żeby jeszcze się pojedynkować z Chinami, więc jakby akceptuje to, że no, musiała się podzielić tym regionem, bo najważniejszy jest Zachód. Także, i bo też wie, że ta Azja Środkowa nie spadnie do chińskiego koszyka tak od razu, że to jeszcze potrwa, no i to trochę łagodzi, no, że wszyscy jednak mówią w Azji Środkowej wciąż po rosyjsku, a nie po chińsku. No, że dalej ta ruszczyzna jest tutaj lingua franca, a nie chiński jednak wciąż. Także no, to są takie rzeczy łagodzące, że pamiętajmy, że Azja Środkowa jest też obszarem niezwykle peryferyjnym. Tam bardzo wiele rzeczy dzieje się siłą inercji. No, jak zbudowali drogi za Sojuza, to one wciąż są. Drogi do Chin tylko częściowo zbudowane. Jak zbudowali koleje do Moskwy, to one wciąż są. No z tymi chińskimi no planują, tak, no ale wciąż ich jeszcze nie ma i tak dalej, więc ta cała spuścizna postsowiecka no siłą inercji wciąż jeszcze trzyma trochę ten region w objęciach Rosji, więc to wszystko osłabia te lęki i zasadniczo Chiny nie zrobią niczego głupiego ani na Syberii, ani w Azji Środkowej, no bo myślą jednak strategicznie w tym sensie, że to tylko Stany by na tym zyskały. Właśnie, panie profesorze, jakie scenariusze pan widzi dla relacji chińsko-rosyjskich, powiedzmy w okresie 25, a może nawet 50 lat, końca wieku. O, to bardzo wiele zależy od tego, czy obecny porządek międzynarodowy się utrzyma. To znaczy od tego i poniekąd jak zakończy się obecna wojna rosyjsko-ukraińska. Dlatego, że jeżeli Rosja by ją wygrała, to dzisiaj wydaje się mniej prawdopodobne, ale pamiętajmy o tym, że Rosjanie są trochę uparci i mogą wytrzymać dłużej niż Zachód. Miejmy tego świadomość, bo tu już w naszym kręgu kulturowym są już nadzieje o rozpadzie Rosji, o tego typu rzeczach, a pamiętajmy, że wojna trwa i jeszcze nie jest pewne, kto ją wygra. Więc zasadniczo, gdyby Rosja wygrała, to rzeczywiście mogłoby dojść do końca obecnego porządku międzynarodowego i zapanowałbym ten multilateralizm, jakkolwiek by to nie nazwać. No, jeżeli Rosja przegra tą wojnę albo zremisuje, to myślę, że będziemy mieli stopniowe słabnięcie Federacji Rosyjskiej, że będzie takim większym Iranem sankcjonowanym, jednocześnie wewnętrznie będzie tak trochę breżniewowsko, zastój, ale też małe kontakty z zagranicą, a przynajmniej z Zachodem. No i może nawet będzie to Wielka Korea Północna, w tym sensie, że po prostu będzie to obszar coraz bardziej totalitarny i też coraz biedniejszy gospodarczo, za to z bronią atomową i to potężną. Także generalnie to od tej wyniku wojny zależy w dużej mierze, w którą stronę pójdzie Rosja, bo gdyby Rosja wygrała tą wojnę, no to wtedy się porozumie z Zachodem, przynajmniej z Europą Zachodnią i wtedy nie będzie można traktować Rosji, pociągnąć jej do odpowiedzialności czy innych rzeczy, no bo po prostu będzie za silna. Tak? Natomiast jeżeli tą wojnę nie wygra, bądź ją przegra, no to wtedy otwierają się możliwości tego, żeby Rosja była Wielkim Iranem czy Wielką Koreą Północną. No a Chiny? No pamiętajmy, że Rosja jest dla Chin tylko pewną częścią większej układanki. Dla Chin jest właśnie tym lodołamaczem, jest dostarczycielem surowców i kilkoma innymi rzeczami, natomiast zasadniczo to Stany są podstawowym problemem dla Chin. No i to pytanie, czy Chinom uda się prześcignąć Stany? No myślę, że jeszcze
no obecny klimat jest taki, że się im nie uda, przynajmniej na Zachodzie, tak? Jest taki optymizm, tak? Co chwilę czytam, że zaraz upadną, tak? Jeszcze pamiętam lata 90., wtedy też tak pisano. No ale zasadniczo myślę, że na dzień dzisiejszy tym głównym takim nastrojem intelektualnym na szeroko rozumianym Zachodzie jest przekonanie, że Chiny skończą trochę jak Japonia w latach 90. właśnie, czy tam koniec lat 80., początek 90., kiedy też wydawało się jeszcze w latach 80., że Japonia prześcignie Stany, no a skończyło się, jak wiemy, jak się skończyło, tak? Znaczy Japonia jest wspaniałym miejscem do życia, większość problemów rozwojowych rozwiązała i tak dalej, no ale nie jest najważniejszym państwem na świecie, nie dogoniła i nie przegoniła Stanów. Także myślę, że takie jest obecnie myślenie o Chinach, no ale gdyby jednak im się udało te Stany przegonić i stworzyć ten swój porządek międzynarodowy, no to będzie znaczyło, że ta Rosja będzie stopniowo coraz mniej istotna. No bo jeżeli nam zniknie ten powód amerykański, no to w tym momencie też zwiększy się ochota chińska do tego, a hamulce pękną albo zmniejszą się, do tego, żeby tą Rosję wyzyskać. I wtedy rzeczywiście być może również jakieś terytorialne tutaj te, ale nie przewiduję tego w najbliższych dekadach, żeby tutaj sięgnęli rękę po Syberię. Mówię, najpierw jest Tajwan, to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą Chińczycy zrobią, jak tylko nie będzie zagrożenia amerykańskiego. Drugą rzecz myślę, że właśnie Mongolia, bo to i porównywalny obszar, no i połowa Mongolii, znaczy terytorialnie mniej, a ludnościowo więcej jest w Chinach, nie? Więc Mongolia wewnętrzna, tak. Więc tu jest... Więc to jakby bardziej się prosi o to, żeby tutaj ten nienaturalny z chińskiej perspektywy podział zakończyć, nie? Więc tu są jeszcze jakieś kęsy przed. Natomiast no, czy tak będzie, to w dużej mierze zależy od najważniejszej jakby dynamiki współczesnego świata, czyli rywalizacji amerykańsko-chińskiej. A w tej rywalizacji moim zdaniem to jest trochę jak w meczu piłkarskim. Otóż wygra ten, kto popełni mniej błędów. Dlatego, że obie strony popełniają mnóstwo błędów wewnętrznych, no ale ten, kto popełni ich mniej, ten dociągnie zwycięstwo. Znaczy Stany dociągną zwycięstwo, a Chiny może jednak zdobędą jakąś bramkę po zamieszaniu w polu karnym, tak? I wpadnie tam ta piłka jakoś. Także duża sytuacja jest dynamiczna, ale los Rosji jest pochodną tych pozostałych procesów. Ona nie ma aż takiego wpływu, no bo sama już też tej wojny raczej nie wygra. Potrzebuje wsparcia chińskiego gospodarczego, zakulisowego, tak jak obecnie, do kontynuowania tej wojny, do jej wygrania. Ukraina potrzebuje wsparcia zachodniego, także no, w pewnym sensie to ta wojna jest niezwykle istotna. No i no, a szerzej, najistotniejsze oczywiście na świecie jest rywalizacja amerykańsko-chińska. Od niej wszystko będzie zależało. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Jak Chińczycy jako społeczeństwo podchodzą do Rosjan? Czy pamiętają o wielkiej pomocy i braterstwie, czy też raczej dominują te resentymenty terytorialne i historyczne? Przeważają pozytywy obecnie. To się oczywiście zmieniało, natomiast no, jeżeli na przykład spojrzymy na nasze badania przeprowadzane przez CEJAS, Środkowoeuropejski Instytut Spraw Azjatyckich, no to widać, że w społeczeństwie chińskim Rosja jest jednym z najbardziej lubianych krajów obecnie i Rosjanie są partnerem w walce z hegemonizmem amerykańskim. I oczywiście te wątki tam terytorialne i tak dalej są obecne, natomiast pamiętajmy o tym, że czy żale, tak, za grzechy stare, tak mówiąc naszym porównaniem, natomiast pamiętajmy, że resentymenty chińskie wobec Stanów i szerzej rozumianego Zachodu są znacznie silniejsze niż wobec Rosji. I jeżeli i ta perspektywa tego, że Rosja jest takim trochę papuccikiem tutaj Chin przeciwko Zachodowi, no powoduje, że te wątki negatywne są spychane na dalszy plan i pamiętajmy o niewidzialnej ręce partii i partyjnego państwa, no jakby telewizja, internet, wszyscy mówią, że macie Rosjan lubić. Macie Rosjan lubić, tym bardziej, że przewodniczący Xi jest przyjacielem Putina. No więc jeżeli macie się lubić, no to niech ktoś spróbuje nie lubić Rosjan, nie? To jest jakby oczywiste, więc to oczywiście powoduje. No, stereotyp Rosji w Chinach jest taki, że to takie trochę, no takie surowe chłopy tam z północy, skore do bitki, no lepiej z nimi dobrze żyć. No trochę jak z takim dresiarzem na osiedlu, no z baseballem, który chodzi, no lepiej go skierować w jakąś inną stronę.
stronę, tak? A samemu mu tam piątkę przybijać, no i żyć dobrze, no bo wtedy ten dresiarz się rzuci na kogoś innego, nie? Więc a jeszcze się teraz rzucił na zachód, czyli na wspólnego wroga, no więc idealnie z punktu widzenia chińskiego. Także no, jednak znacznie bardziej ten pozytywny element przeważa, na co oczywiście mają wpływy zewnętrzne czynniki. No gdyby nie było tego elementu zachodniego, a wtedy myślę, że Chińczycy bardziej by sobie przypomnieli o tym, że kto im zabrał ten 1 000 000 km² i tak dalej, kto był w ogóle jednym z głównych kolonizatorów w XIX wieku, bo to już Deng Xiaoping o tym mówił, że najwięcej ziemi zabrała Rosja. Najgorsza była Japonia, a najwięcej ziemi zabrała Rosja, mówił Deng Gorbaczowowi. No ale to chwilowo jest drugorzędne wobec faktu, że głównym problemem Chin są Stany i z nim sobie trzeba poradzić. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję bardzo za naświetlenie bardzo szerokiego spektrum i aspektów, o których z pewnością, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. Państwu dziękuję za uwagę i przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Michał Lubina, wykładowca i pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do widzenia. Do widzenia.